A witaj! Jezu Chryste, jaki upał, pyszniutka kawusia. Cześć, to ja, zwany budżetowym Sonikiem, ten człowiek. Witam was ponownie w grze zwanej Super Mario Maker 2. Jak mi się wydaje, że ta gra się nazywała? Super Mario Maker 2! O, tu właśnie. O, nawet trafiłem. To jest ciekawe. Bym sobie poprzechodził to, ale w sumie to bym kompletnie nie przechodził tego. Prawdopodobnie. Zważając na to, że zrobili coś fajnego, ale jednak no cały czas pewnie są troszeczkę leniwi. To nie jest dobre określenie, ale wiecie o co mi chodzi. Więc pewnie każda jedna wersja z tych pięciu światów ma po jednym tutaj odpowiedniku na menu główne, że jest jeden klasyk, jeden potem z trójki, jeden z SMW, jeden z SMU, a jeden z SM3DW. Oryginalna nazwa, po prostu dodaj 3D do już istniejącego tytułu. Wszystko inne zrobi się za siebie. Story mode ostatnio udało nam się dojść do takiego nieprzyjemnego poziomu, ale oczywiście byłem zmęczony już, oczywiście zamykały to. Tylko i wyłącznie z tego powodu, tak dzisiaj jest kawusia. Tutaj jeszcze raz sobie łyknę. Barki. Kawusia jest, zaraz do krwi doleci. I robimy to za pierwszym razem. Po prostu zdezorientowany byłem, tu jakiś pies na mnie szczeka, tak myślę sobie. No, jak możesz już szczekać, jak nie masz nawet chain chompa na twarzy, ani nigdzie w okolicy? Bo, sorry, ale każdy świat ma swoje własne reguły. Jak macie zamiar mi do świata Mario wrzucać coś, co nie jest chain chompem, a szczeka, no to sorry, ale bulwers będzie największy. Ja zrobiłem się duży, mimo że nie powinienem, wiedziałem, że nie powinienem, ale jak mówię, co dzień to zwyczaj, co Mario to... to duży Mario czasami. Dragon Coiny sobie odpuścimy, bo to nie jest czas na nie. Zobaczmy, jak tutaj ślizgać się Marian zwany dużym. Potrafi, radzi sobie całkiem nieźle. Mamy już nauczkę z poprzedniej tutaj sesji graniowej. Grań. Tutaj biała, czarna, nieważne jaka. Jesteśmy za duzi, ale to nie ma znaczenia. Powoli wszelkie reguły sobie przyswajamy, czyli to, że tutaj Mario skacze z tutaj różnych takich winorośli i innych tego typu zielenin. Skacze w górę, nawet jak każecie mu skakać w dół. Tak, to takie dziwne tutaj. Dziwny tutaj Marian z niego. Stracił ostatnio pracę, teraz musi za budowlańca robić, więc zrozumiałe w pewnym stopniu. Tutaj ja nie robię nic. Oni po prostu są po to, żeby mnie postraszyć. A ja kompletnie nie mam pojęcia, jak się to był kolego steruje. Najłatwiej jak to jest możliwe, ale też najmniej intuicyjnie jak na grę Mario. Po prostu strzałki i tyle, nic więcej. Nie trzeba rozkminiać. Złapałeś mnie, szanuję, bo był to naprawdę fajny strzał. Przysnajpiony. Nieźle. Jestem ciekaw, jak możesz się odwracać. Jestem ciekaw też. O! Naprawdę nie myślałem, że uda się faktycznie to za pierwszym razem zrobić, ale ile razy tak myślę każdy z nas miał, kto. Bo zdarzyło się grać w grę, która nie jest casualowo maksymalnie. Że no nie da się, no cię po prostu nie da, bije się tą głową w ścianę. No się przychodzi następnego dnia z młotkiem i jest luz, tak? No czasem wystarczy użyć głowy, troszeczkę się uspokoić, napić kawy. Dużo rzeczy można zrobić, ale tak faktycznie się zdarza. Nie wiem, czy po prostu tej frustracji, która się zbiera, nie ma, czy o co chodzi. Wiem na pewno, że Joy-Cony są naładowane. Wiem, że ja dalej gram na Joy-Conach, bo bieda. Żebym nie mówił ciągle, o Jezu, jakie te superkony są drogie, to sobie sprawdzę, jakie te superkony są drogie. 250 zł, kolego. Jak ja bym to brał? Snesikowy kontroler na Switcha, o jak ja bym go! Ale no nie wiem, jak chcę sobie grać w tą grę, to ja nie wytrzymam dużo. Suche kości i skorupy doprowadzające do złości. Bo takie już były w poprzednim poziomie, chociaż akurat one żadnym problemem nie były. Tam problematyczne były rąsie, łapy wstrętne, takie... Jak widział... Mogę pływać? Okej. To jest interesujące całkiem. Żadne tutaj rzeczy nie są mi straszne. Mówiąc żadne rzeczy nie są mi straszne, mam na myśli trochę rzeczy jest mi cały czas całkiem straszne. Dziękuję za dodatek. Duży Mario też sobie radzi. Cały czas wszystkie podobał. Podobał są super. Pytanie, czy w SMM2 podobał są RNG, czy podobał nie rządzi żaden taki Jezusek losowości? Nie wiem, bo w SMW zawsze to był taki... Taki...
W SMW to zawsze był taki problem. Przeżyłeś ba... O. Run. Myślałem, że uratowałem Bowsera, bo wiecie, po zakończeniu Awesome Mario's Odyssey, no to się Mario z Bowserem bardzo zaprzyjaźnili, no nie powiem, tak, gdy obu ich Peach troszeczkę, no niefajnie potraktowała, no to mieli dobry powód do tego, ale tutaj jak widzę, Mario wrócił do swojego starego siebie i wykorzystuje jakieś magiczne moce, żeby tutaj Bowsera po raz kolejny zamordować, tak? Bycie nieśmiertelnym, ale przy tym cierpienie totalne z tego, gdy się umiera, to chyba nieprzyjemna rzecz. Z jednej strony fajnie, wiecie, życie wieczne mieć, ale gdy to życie wieczne to ciągłe cierpienie, to ciężko powiedzieć. Twisterek taki, pewny Mage, czy Mage to znowu Maddie Maggie i znowu pan Mateusz chce mnie oszukać i mi w twarz napierdzieć? No nie wiem, ale wiem, że gdy następnym razem dojdziemy sobie do grania w poziomy tutaj innych graczy, to znalazłem drugą osobę, której levele chciałbym ograć sobie. Więc Mateusz troszeczkę będzie musiał poczekać. Tak, więc na razie P-Speedy, ja na razie tych P-Speedów kompletnie nie znam. SMB3 to ze wszystkich odsłon ta, w którą nigdy nie grałem. A jeśli mówię nigdy nie grałem, to może tam zdarzyło mi się przez jakieś 5 czy 10 minut pograć, ale to tyle. Tak, gdzie w SMW poza tysiącami godzin spędzonymi na na oglądaniu, to też miałem, a troszeczkę pamiętam do Celeste akurat, tak jak już w tym temacie jesteśmy. Miałem tam kilka wstawek zrobić z SMW, bo dużo nawiązań było, chociaż do SMB3 też były, ale tam akurat nawiązania do SMW musiałem sobie dograć, ładnie pokazać i wtedy zdarzyło mi się troszeczkę ograć tamtą grę, ale w trójeczkę nie, w pierwszą część mnóstwo grałem, w SMW milion godzin oglądałem i grałem trochę, w SMU grałem sporo na Wii, znaczy trochę na Wii, ale akurat na Wii było tak, że o, mam dwie platformówki na Nintendo Wii. Raymana Origins, który był wtedy jeszcze grą ekskluzywną na Wii, oraz mam coś takiego jak New Super Mario Bros. Ciekawe, czy wybiorę grę, która należy do mojej ulubionej serii platformówek, czy jedną z najmniej oryginalnych odsłon Mario. Więc pograłem sobie trochę w Mario i chyba spędzę resztę dnia grając sobie w Raymana. A tak było. I podobna sytuacja na Switchu. Hej, mam takiego tutaj Donkey Konga, fantastyczną platformówkę. Hej, mam tutaj... W sumie nie wiem, jakie jeszcze platformówki na Switchu były, ale... No troszeczkę tego wyboru było, a tu wychodzi takie Super Mario Bros. U i New i w ogóle Switch i tak... No gdy jest 500 fenomenalnych platformówek, to sorry, ale no wybiorę sobie tamte. Bo akurat jakoś te New platformery mnie super nie inter... Jakieś tutaj super zasady tajemnicze były, ja nie wiem co robię, ale znowu jesteśmy zamknięci. Wy wyglądaliście mi troszeczkę na takie platformy, ja... Nie mam pojęcia co w tej chwili się dzieje, co robię. To mnie tak dziwnie przynosi. Jestem małym Mario, który czasami potrafi wyglądać jakby... Został tak spłaszczony bardzo typowo, jak w jakiejś kreskówce. I... Dziwnie potem wygląda z tego powodu. Tutaj tego problemu nie ma, to jest coś? Oni mogą mi most zrobić, a pan Krecik to... Co pan tutaj? Przetestowałbym, czy mogę po kulach skakać. Mogę tutaj dużo, że... O, cześć, dzięki za te monety, po co mi one? Ale fajnie. Jak wysokie są te skoki? Liczy się moment, kiedy... I teraz nie skoczył mi, mimo że naciskałem. O co ci chodzi, Mariusz? Okej. Ej, to jest strasznie dobre. Mam nadzieję, że takich challenge jest dużo. Ale czy jedyny sposób na przejście planszy jest taki, czy to jest wyzwanie dodatkowe? Ej, to jest strasznie sprytna rzecz. Więc jak mam na przykład was... Chociaż... Z tymi wyskoczniami może być ciężko. Nie mogę wam dać się podnieść na przykład. Tutaj nie wiem, co miałbym zrobić, dlaczego miałbym iść w lewo. Ale faktycznie jest to tak zaprojektowane. Tego typu challenge Roman bardzo często w swoich grach robił. O. Wystarczy coś takiego? Dobra, i teraz przebiegam sobie. Tak widziałem, że oni taki most robili. Krecik, mam po tobie, czy co mam zrobić? Ej, Krecik, ja nie wiem. Nie! I to będzie koniec pewnie.
Jeszcze nie, dobra, zabijcie mnie. Już tak spanikowałem po prostu. Ej, ciężko mi powiedzieć, ale Nintendo raczej stroniło od takich bardziej kreatywnych rzeczy typowych dla indie platformówek, tak? Robili oczywiście mnóstwo fantastycznych, tak są znani z jego ich level designu, ale takiego wciąż bardzo w strukturze ograniczonego, w pozytywny sposób, tak? Wiadomo, czego się spodziewać, ale nigdy sami poza te swoje ustanowione granice, że ten system ABC, że wstęp, rozwinięcie, zakończenie, to coś, co Nintendo zawsze robiło, ten system, że mają... ile Nintendo zawsze robi? Właśnie nie jestem pewny. Wydaje mi się, że Nintendo właśnie zawsze skupia się na tym, żeby mieć jedną konkretną mechanikę na poziom i zapoznają z nią, potem rozwijają, potem dają jakieś super wyzwanie na koniec. Po drodze oczywiście, tak są te rzeczy, które Nintendo skutecznie regularnie w swoich poziomach. Ale tak raczej nie szaleją z tym wszystkim. Wydaje mi się, o jak pięknie się zgraliśmy tutaj z wami. Pałkami ognia. Pryncypałkami? Nie. Ogniopałkami? Zimnoogniami? Nie wiem, co z wami. Ja nie jestem zainteresowany. No, trzeba się ograniczyć, podobnie jak w tym pierwszym poziomie, który takie problemy mi sprawiał. Tutaj też trzeba po prostu się opanować. Tak, próbuję tutaj wyuczyć się timingu, bo podstawą absolutnie jest projektowanie poziomów z myślą o takim speedrunowaniu ich. Nie dla speedrunnerów, absolutnie, dla normalnych graczy. Żeby powtarzanie poziomu nie było męczące. Trzeba je zaprojektować tak, żeby te wszystkie cykle i tak dalej były ze sobą... What? Krecik! Dziękuję. I zaprowadzasz mnie tutaj, gdzie chcę. Na was wskakuję. I to jeszcze nie koniec. Nie musicie mi powtarzać tych zasad. Wyścig łanapowy to jest. To było całkiem interesujące z waszej strony. Nie mogę za bardzo się wrócić po tego łanapa. Dajecie mi sporo czasu. Mógłbym się ześlizgnąć stąd, ale co strach, to strach. Długi ten poziom jest. I tutaj... Nie... Wow! Właśnie przegrałem, prawda? Niestety. Jeszcze się dowiem, co jest dalej po prostu. Wskakuję na ciebie i lecę z tobą sobie. Mogę też kontrolować, w którą stronę lecisz, jakbym chciał. O, szkoda. Jeśli faktycznie... No tak, no jak mówiłem, ostrożność w tym wszystkim, której nigdy nie można zapomnieć. A że Mario to zwykle taka gra, w której właśnie chodziło o to, żeby tak biec bezmyślnie do przodu. I bardziej były gry reakcyjne niż takie z głową. Co czyniło je tak fajnymi zawsze, tak? Więc... I trzeba zmienić trochę podejście. To dzieje się jak się dzieje. Dobrze, buszki? Buszki? Czemu to jest najgorsze miejsce po prostu? Tak, chcesz biec do przodu, a potem się... Jakoś kompletnie nie czuję chęci, żeby robić poboczne rzeczy w tych poziomach. Nie ma czegoś takiego, że ej, to ci da progres do zrobienia 100% czy coś, da ci trochę kasy co najwyżej. Ale co z tą kasą zrobię? No nic z tą kasą nie zrobię za bardzo. Więc no raczej... Na razie to ignoruję i nie sądzę, żeby się miało to w przyszłości zmienić. Zdążysz, nawet jakbyś nie zdążył, to by się chyba nic złego nie stało, bo byś się odbił do tyłu i może byś się faktycznie wzniósł trochę w powietrze. Z tobą nie wiem, jak się mam zająć. Tak robię to w 100% na wyczucie. I wychodzi, tak? Bo jest to ładnie wymierzone, chociaż... Nie jest tak, że ja osobiście rozumiem tą sztuczną inteligencję wielkiego bucha. Robię on co chce. Ej, jakoś to się zgrywa ładnie. Tutaj po prostu lecę. Nie wiem, czy w biegu mogę do drzwi wchodzić, ale kurczę, no... Bycie fanem Mario przez lata i w końcu po raz pierwszy tak naprawdę granie w tą grę, to taka całkiem... Fajniutka rzecz. Mógłbym zrobić kilka naraz.
Zdążyłbym! Zdążyłbym na luzie dobiec. Okej. To był trochę straszny skok. To wystarczy, że będę w taki sposób cały czas leciał. Zacinasz się. Oj, oj, oj. I to tak brzydko się zacinasz, bo ty potrafisz we ścianie być. A? Panie Meto? Panie Meto? Panie Meto! Że to z duszkiem inaczej trzeba zrobić? Mam dać się tobie zabrać i tu zepsułem na przykład? Tutaj mam poczekać, a nie... Jeśli chodzi o to, żeby tutaj poczekać, to serio ten Game Master jest okrutny. Jest wszystko okej. Tutaj nigdzie nie lecę. Strzałków w górę na szczęście się nie skacze w tej grze. Wy mnie nie odbiliście. Nie! Te donatowe są okropne. Game Master, nie też mi coś. Więc tutaj się nie ruszam, w razie jakby to miało zepsuć mi. Tutaj też czekam, a nie zlatuję samemu z niego. Tutaj ponownie. Identyczna sytuacja, czekam aż sami mnie zrzucą. To cały czas jest podniesienie, bycie w powietrzu, nawet jeśli na milimetr czy coś. To jednak się liczy. No, to w niefajny sposób się dla nas liczy. Podlatujesz czasem do góry, czasem do dołu. Zwykle na naszą stronę jest to całkiem dobra rzecz. Można dzięki temu wyciągnąć sobie do góry i... Moja wina, już myślę, o, nie chcę mi się czekać po raz kolejny i będę musiał teraz uchronić sobie, bo to... No, ja wiem. Nie przypominali mi oczywiście wtedy o tych regułach, tak? Tylko mówili, a zepsułeś, kolego. Tutaj powinniście te jumpscary dawać, a nie w tamtym poziomie. Bo tam za bardzo dużo nie znaczyły. Nie zdążyłbym chyba. To też nie trwa tak długo. Żeby trzeba było się mocno spieszyć, ale cały czas trzeba się trochę spieszyć. Ten moment najgorszy. Da się go zrobić powoli, ale jestem ciekaw, jak da się go zrobić szybko. Ostatni ekran. Ostatnie wyzwanie i tutaj... Muszę... Tak, po prostu. Coś takiego zrobić. Żeby on mnie wyciągnął. Dużo takich rzeczy, na których łatwo się po prostu złapać. Mogę teraz skoczyć, ale nie skoczę. Nie skoczę, nie ma mowy, po prostu... A to wyszło przezabawnie. A to wyszło całkiem sprawnie, to wyszło całkiem fajnie. To mi się podobało, jak to wyszło, na koniec. No, spoko. Przyjemniutko. Pozwolisz mi dalej, czy muszę wydać całą kasę dla tutaj Toadety? Tja, nie mam dla ciebie więcej roboty. Musisz wydać wszystko, co zarobiłeś na coś, na co nie chcesz tego wydać, bo co cię jakaś księżniczka miałaby obchodzić. Main Hall. Zacząłem od pobocznych wież, bo... No co, to jest środek księżniczki, a może gdzieś w jednym z tych pobocznych wież by Mario sobie znalazł jakąś tutaj fajną rzecz. Przecież w zamku miejsce dla Mario. Jeszcze już jego swojego konia nadwornego by Peach wzięła, ale to chyba tyle. Trzy nowe rowerowe roboty dla ciebie. Ja nie będę nawet sprawdzał, czy piesek ma dla nas jakieś nowe zadanie, bo wolałbym tego raczej uniknąć? A to śmiesznie wyszło. Wcześniej też to miało dziesiątkę, czy nie? Nie zwróciłem nawet na to uwagi. Ale teraz dostajemy jakby poprzednie troszeczkę misje. Aha, teraz dostajemy tutorial bujania, gdzie wcześniej już zrobiliśmy sobie wyzwanie, żeby nie bujać się. SMB3 tym razem. To, do którego mam najwięcej do nauczenia. Zawsze takie haczyki bujania są jedną z fajniejszych rzeczy w grach. Jestem ciekaw, jak P-Speed działa w połączeniu z nimi. Albo jak ogólnie momentum działa, tak, kiedy się buja. Na razie patrząc, działa po prostu. Całkiem w porządku. O! Coś takiego. I nawet nie musiałem w takim razie uważać na cokolwiek, gdy... nie mogę się od ścian odbijać. Co w takim razie ode mnie chcecie w tej chwili? Zrobiłem to bardzo celowo. Bo zawsze takie przechodzenie poziomów po swojemu mnie bawi. Okej. Ma to taką dawkę bycia spowolnionym nieprzyjemnie, gdy się łapie za to. Jest się ograniczonym do tego łuku, do tego jak się buja, tak...
Myślę, da się fajne poziomy z tym zrobić, ale takie bardziej, no trochę runnerowe poziomy, tak? Że fajnie momentum się wykorzysta, ale w takich bardziej otwartych, luźnych poziomach może być ciężko zrobić fajne bujane rzeczy, ale to się jeszcze zobaczy. Szósty oper. No, buciki, buciki. I... okej. Butów nigdy nie było w pierwszej generacji chyba Mario, więc to jest nowość. I... no to jest fantastyczne, taka mała rzecz. Ale ten dodatek dwóch jakby stylów wszystkiego. A, wskakuj do tego buta. Że każdy świat ma dwie wersje swoje. Że tutaj mamy noc, tutaj mamy świąteczną wersję, tutaj coś tam jeszcze. I tak dalej. Ten poziom jak na razie jest z jednej strony strasznie nudny. Do tego momentu właśnie. Czy większe buty mają jakieś większe właściwości? Okej. To jest całkiem... spodziewałem się, że jakiegoś buta stamtąd wyczaruję. Dostanę. Ty też skaczesz automatycznie? Nie, ale tak. Czyli... w latujący... ja też mogę latać dzięki temu. Dobra. Takie dodatki do pierwszego Super Mario to jest niezła ciekawostka i pozwalają mi naprawdę mocno latać, aż próbowałem przelecieć tą sobie flagę. Nie do końca to wyszło. Nie do końca to działa. Działają identycznie co coś, ale nie wiem co te buty latające. Może działają identycznie co buty latające? Jeśli już kiedyś były w tych grach, a chyba były. Ale na pewno nie było ich w pierwszym Mario. Dobra, budujcie, więc... no... zostajemy zmuszeni do działania w zasadach zgodnie ze wszystkimi zasadami tej gry, czyli... no gra ci daje kasę, jak najszybciej ją musisz wydać, bo dzięki temu, no... nie będziesz musiał niepotrzebnie kiedyś przypadkiem może gdzieś czekać. Klucz master? No tak, podstawa SMW. Klucze? Po tych dźwiękach naprawdę myślałem, że to jest jakaś pułapka po prostu. I że stanie się coś nieprzyjemnego. O. Pał bloki. Mogę dostać się gdzie tylko chcę i wyciągnąć. A mój cel to znalezienie klucza czy co? Mogę to rozbić. Mogę użyć... pał blok... do góry? Mhm. I tak liczyć, że gdzieś znajdę coś przydatnego? Mogę też tym sobie rozbijać, co chcę. Co jest troszeczkę wygodniejsze. Ale... patrząc na to... nie macie tu nic dla mnie. Więc tylko jedno miejsce będzie miało coś wartościowego. Nie mam pojęcia, co planują w tym poziomie. Następna akcja tego typu. Nie skacz tylko to rzucając. Tam nic nie ma. No, to są fajne rzeczy. Zrobienie... czegoś takiego, czyli odbicie się na lecącej tutaj sprężynce. Nie, to jeszcze nie mój poziom, to zdecydowanie nie dla mnie. To wydaje się przyjemnie ustawione, nie. Mogę sprawdzić, czy ta rura wyrzucająca grzyby gdzieś mnie zaprowadzi, ale nie powinna. Czy P-block działa z czymś takim? Czy pau-block działa z czymś takim? No przetestujmy, bo akurat tego nie jestem pewny nigdy. Na pewno jakaś tam muszla, tak? Czy co? Okej, Pablo nic nie zrobił tutaj, Pablo. Był bezużyteczny i czy tracimy go? No zawsze nie tracimy, czyli faktycznie nielimitowany dostęp. Żółwia skorupa by to rozbiła. A co więcej? To nie może być koniec tego poziomu. Mhm. Zaraz co? Potrzebuję tak wielu kluczy? Chyba najmniej lubiany przeze mnie rodzaj poziomów. Takie zagadkowe, powolne, ale też się nie obrażam na pewno. I mamy informację o tym. Od razu też. Jaki rodzaj zagadki dostaniemy w danym miejscu? Wystarczy? Prawie. I w połączeniu, jakbyśmy w tą dziurę wrzucili na przykład. Chociaż też fajnie byłoby teraz... czy ja tego nie odzyskam? Nie wiem, nieważne, bo podniesienie klucza nie było problemem. I klucze zawsze działały inaczej, co nie? Mogę też nosić kilka naraz, co jest fajne. Ale klucze do tej pory miały coś takiego, że trzeba było je trzymać tak jak trzymam teraz tą trampolinę.
a w tej części po prostu łapiemy je, żeby mieć możliwość nieść je przy sobie. Więc tutaj ten system mocno zmienili. Dobra. Przedemycz boostuje się. Chociaż to już zaczynało wyglądać całkiem strasznie. Mamy nieskończone życia, gdybyśmy chcieli. Ale jak już jestem tutaj, to zaryzykuję. Powinienem wziąć cokolwiek, zawsze to jakaś pomoc by była, szczególnie, że ten pokój wygląda dosyć strasznie, rozumiem. Akurat to fajna rzecz, którą można zrobić. I wyraźnie to mi wskazuje zagadkę dwóch trampolin. I jako, że nie ma tu nic strasznego, co by mogło mnie zabić, to też po prostu tu wejdę, chociaż droga wyjścia może być troszeczkę straszna. Powinno to działać. Powinno, tylko musi się to jest, udało się. Fajne. Chociaż cały czas to bardziej służysz za prezentację wszelkich nowych, czy nie nowych, nie wiem, takie coś wydaje mi się tak bardzo podstawową rzeczą, która myślę była od zawsze w Mario Makerze, że trampolina odbije. No musiało to być, ale też pamiętajmy, że nie każdy, kto gra w tą grę, grał w Mario Maker, jak na przykład ja, tak? To, że mam milion godzin w Romana w zabawkach, to inna kwestia. Ty wyglądasz trochę wykorzystam ciężko będzie wykorzystać trampolinkę tutaj. Można się rozbiec na pewno. Przestańcie. Przestańcie z tym! To jest bolesne. Jest bardzo bolesne. Dobra. Boli fakt, że zginę zaraz. Jak coś jeszcze zdarzy mi się zepsuć. Jest, jesteśmy. To za szybko, nie. Tutaj jest to na tyle wolne, że jeszcze wzięcie. Mogę? Mogę tak wysoko, spoko. Tylko ty wyskoczysz mi teraz z drugiej strony. Nie, z tej strony mi wyskoczyłeś. Okropnie. I nawet jak... Błagam cię. Już nie powinieneś wrócić. I jesteśmy. I tutaj... Taki rozbieg i mamy to. 4 klucze, 5 kluczy. Ostatni. Do zdobycia. Strata czasu, tak? To jest powolny poziom. Jak teraz zginę, to ta strata będzie przeogromna. Dlatego też wchodzę tutaj ze wszystkimi nie wchodzę tutaj, bo nie mam pojęcia, co tu zrobić. Wskoczyć dobrze na trampolince to jest najbardziej oczywista rzecz, jaką mógłbym. W końcu nauczyłem się trafiać w zielone rury. Chwała temu, bo granie przez całą tą grę bez tego, bez podstawowej umiejętności, czegoś, co każdy poziom wymaga, a mogłoby być całkiem niefajną sprawą. Czy piszutery zabijają duszki? Tak? Czy zamieniają je na chwilę, czy... No, pałblok na pewno by tu... Chodź ty w inną miejsce. Nie ma, piszuter tutaj absolutnie nic nie zrobił. Aha, rozumiem. Nie ma tu żadnego wyzwania, tylko troszeczkę... Żeby pomyśleć, super, dobra. Taka zagadka. No, udało się, mamy wszystko. Poziom zrobiony. Zaraz, jak ja to wtedy rozwiązałem? Ja tego nie rozwiązałem. A to jak już tu jesteśmy, to lekcja nauki mała. Na pewno nie można z buszków się kręcić, ale warto mieć to już z głowy, żeby na zawsze zapamiętać. Co tu się stanie? Nie? Tak? Super. Dobra, czyli... Poprzednim razem nawet tego nie zrobiłem i to jeszcze nie był poziom gotowy, tylko co innego, co gdzieś indziej tam, właśnie tam. Tutaj muszę coś sobie wziąć. To jest taki najbardziej chyba przyjemny pokój, gdzie po prostu platformówkowa zabawa się liczy. I tyle. Trochę się człowieku rozpędź. Tutaj uważaj na to, co robisz. Wystarczy? Prawie. W okropnym miejscu, duszku, się pojawiłeś, tyle muszę ci powiedzieć. Ale myślę, że wiesz o tym.
Nawet jak w najdalszym, możliwym momencie skoczę, to nie wystarczy. O, okej. Do tej pory miałem wrażenie, że nie da się rozpędzić w takiej sytuacji, gdzie teraz nie było z tym najmniejszego problemu. Będę to robił jako mały Mario, nie będziecie mi mówić, jak mam to robić. Po prostu... Po prostu... Jest to też całkiem... O co wam chodzi? Co mam zrobić? Nic nie mam zrobić, po prostu nacisnąć skok w dobrym momencie. Ze samego dołu muszę wyskoczyć, żeby jak najdalej? Tak to działa? Tak, na pewno pałblok by tutaj był skutecznym rozwiązaniem. Ale nie chodzi o to, żeby coś rozwiązać dobrze. Chodzi o to, żeby coś rozwiązać. Po... I po problemie, czemu wcześniej zawrócenie zajęło tyle czasu, to ja naprawdę nie wiem. I ciężko mi w to uwierzyć, chyba że było to w 100% rzeczą oszukaną, tak musiało być. Na pewno było to ustawione tak, żebym przegrał, nie ma innej opcji. Wolałbym nieco... doleciał! Wygląda! Dziękuję. Już podniosę, tak po wszystkim jest. Więc nie będzie lepszego momentu. Jak to wygląda? Łapię za jeden, drugi, trzeci, czwarty. Piąty? Co tu się dzieje właśnie? Gdzie ja odkryłem? Co ja robię? A i tak mi czegoś brakuje! Zaraz, co? Gdzie sekretne klucze były w takim razie? Wyjście odblokowałem, ale... Jeden klucz gdzieś pominąłem. Wszystkie drzwi sprawdziłem. Już teraz nie będę sprawdzał. Szczególnie, że to jest tylko po to, żeby zdobyć więcej punktów na fladze, więc... Nie, po co to komu? Ale jako dodatkowe wyzwanie, ciekawa sprawa. Zgadywałbym, że po prostu we wejściowym pokoju trzeba poszukać. I może faktycznie moja pierwsza myśl, wskocz do rury, z której grzyby wylatują, właśnie o to by chodziło. Chwila dla nauki, można też powtarzać, więc żeby po prostu to wybudowali, żeby zobaczyć, co kolejne mają dla nas, mogę sobie powtórzyć jeden poziom, czemu nie. Czy przegrana w pierwszym poziomie to jak przegrana w tutorialu Cupheada? I pierwszym poziomie Cupheada? O, jeśli tak, to uważajmy teraz na siebie, żeby nie zostać ponownie tak bardzo poniżonym. Chciałem zrobić coś fajnego. Nie chciałem tu wchodzić! Ja nie lubię rurek! Do czego w ogóle ta rura służy? Ta sama muzyka w dwóch światach to akurat trochę niefajne, co? Gdy już chwali się tą grę za muzykę, dawanie w świecie SMB i w świecie w SMB New tej samej muzyki? Do tego samego świata, tylko minimalnie zremiksowanej? A nie wiem, czy nazwałbym to czymś dobrym, takim bardzo, że ten sam kawałek leci tu i leci tam. Pamparam. To raczej taki minus. Każdy świat ma być inny, to fajnie jakby każdy świat był inny, tak muzycznie, że ten kawałek dwóch świata jest trochę odbiera tej inności i sprawia, że wszystko jest trochę bardzo podobne. No, wybudowane, powtóreczka zadziałała. Okej. I nowe poziomy za to dostajemy. Mogę sobie jeszcze... Nie masz tu potrójnych skoków. Z żółtym... O. Cześć. Hej, dzieciaku. Chcesz pomocy? Rura. Co? Nie chcę, panie, tutaj, gumko. Co? Nie wiesz o lawa, bąbelki? Liczę na ciebie. Się przeliczysz. Daję ci jedno życie ze swoich trzech. Moim najbardziej nieumianym prawie. Bo SMBU i te odbicia wszystkie od ścian to coś, co... Zdecydowanie najmniej umiem. 47 sekund. Więc poziom niezwykle krócej. Wracaj tu. Jak to działa? Mam skakać na was, czy od dołu was bić? Od dołu muszę. Pomocy. Pomocy potrzebuję. Pomocy. Pomocy. Dajcie mi drugą szansę. Dajcie mi drugą szansę. Dziękuję. A nałóż to. Do zobaczenia jutro.